man they call Max. Witajcie, tutaj Easy. Przed nami kolejny odcinek. Dwunasty Mad Maxa. Tak, dwunasty Mad Maxa ostatnio. O Boże, ile ostatnio w poprzednim odcinku nagrałem, to jest po prostu szok. Wy oczywiście zobaczycie sklejony po prostu ten odcinek jako jeden. Wybaczcie mi to, że sklejam, ale chcę, żeby po prostu to nie wyglądało. Ej, tutaj dobra, jeżdżę, zabijam, nie udało się, 5 razy to powtarzam i dopiero wtedy, i wiecie. Chcę, żeby jakoś ten materiał wyszedł, a nie chcę tego od nowa nagrywać, bo wiecie, bo i tak już po prostu bym musiał, nie wiem, wczytywać albo od nowa grać. Po prostu tego jakoś się nie da wczytać normalnie. Bo to chyba jest sekwą, ale nieważne, dobra. Rozpocznijmy misję kolejną. They soon set sail. They'll run dry out there. Perhaps, but the sail has another benefit. Collecting dew at dawn for drinking. But food remains a problem. I know an undiscovered place of the old world, full of tin cans. More food than you and I could ever eat. Bring back what we need. And you get all that remains. What do you think? Deal? Deal. No to deal. Ale Max! Nie zapytałeś się mnie o zdanie w ogóle. Czy jest zgoda? Może ja nie chcę. Spojówka potrzebuje żywności na zbliżający się podróż. Aha, ona gdzieś wyjeżdża, tak? Zdradziła i teraz będę chodził za żywnością. No pięknie. Jestem, kurde, chodzącym Caritasem teraz. Będę Max Caritas, nie Mad Max, tylko Mad, nie, Mad Caritas, jak? Mad Max, Caritas Max, Max Caritas, coś takiego. Kurna, nowa gra, nowa nazwa, ta gra dostaje taką tą. Dobra, nieważne, zdradziła ci, jak znaleźć miejsce, w którym podobno znajduje się, znajdują się racje żywnościowe. Znajdź je i zdobądź dla niej. Projekt Farmy Czerwieni w Twierdzy Spojówki. It lies hidden between these two locations. Cross marks the spot. But you better know exactly where you go looking. The dunes are treacherous. Dobra. No to idziemy, mamy kolejną misję. Idziemy do naszego tego. Może coś ulepszymy, zobaczymy co mamy do ulepszenia. Generalnie mamy sobie tego, jak to? Nie, dobrze, ja klikam w warsztacie, może coś ciekawego. Generalnie ulepszyłem sobie harpun, bo zdobyłem tam, nie wiem, 600 potrzeba było złomu, żeby ulepszyć. Ulepszyłem, mam znowu 500, jeszcze trochę. Tu brakuje 900, by się przydało, bo niektóre na przykład w tamtym rewirze, już w tamtym rewirze chyba miałem... Nie, w tamtym? W Jetta? A może Krwistobrodego? Chyba w Krwistobrodego już wymagany jest harpun 3 poziom. Tutaj, w tym terytorium spojówki jest 4 poziom wymagany, a pewnie jeszcze będzie w innych 5 i 6 i kurna milionowy i 50. Okej, fajnie, dodatkowe wymagania, hak na felgi, fajnie, ale to natomiast kosztuje 400. Fajnie, zajebiście, nie? Inne 900 to 400. Lepsze podobnie. Wydech, lepszy wydech. Zwiększenie prędkości maksymalnej o 60% w stosunku do wydechu. Zaraz to sprawdzimy, tylko może coś innego w kupie. To 15. Co to jest? Podgląd. Lepsze opony, tak? Może zmienimy sobie, ale to później, najpierw ten wydech. Dobra, weźmy ten wydech, zainstaluj tak. Posiadanie. Fajnie, cieszę się. Mamy 200. Mogę coś jeszcze ulepszyć? Zobaczcie, że taki właśnie teraz tylko ulepszam i nic ciekawego, ale to jest nie. Ja to miałem, czemu mi to znikło? Właśnie.
Bo zmieniałem, żeby misję fabularną mi zatwierdziło, zmieniałem na te poprzednie. I myślałem, że wszystko zmieniłem, a tego nie zmieniłem. No. What the fuck, dobra, już teraz zmienimy. Karoseria, nic nie możemy do wuja pana. Dlaczego tak wszystko jest poblokowane? Widocznie muszę misje te takie poboczne odblokować. Ale mamy nowy kolor karoserii! Tak jest, może być. Chciałem. To jest taki. Ten fajnie wyglądał, złoty, ale sobie tak pomyślałem. I w ogóle. Ten to w ogóle beznadziejny, mimo że ma płomienie czerwony. O, ale ten właśnie chciałem, tak chyba. Ten czy ten? Nie. O, ten chciałem, tak. Ten jest zajebisty, mimo że ma złote, ale czarny prawie co jest. Dobra, zmieńmy sobie na ten, zainstaluj 0. Tak, w końcu jakiś inny, nawet jeżeli taki, który mi się po... Na początku chciałem, nie jest taki zły, ale... Właśnie, na początku chciałem, ale potem zmieniłem na... Chciałem zmienić na czarny, dobra, mniejsza. Nie jest taki zły, żeby nosić, bo już mi jest brzydł, przynajmniej inny jest, bo ten właśnie szary, ten brązowy. Brązowy, zardzewiały kolor, mi jest brzyd. Czyli przestał mi się podobać. 400. Nie będę inwestował w to, bo to jest słabe. To jest ochrona przed skoczkami. I tak oni mało co skaczą, bo ja od razu im wypierdzielam nitrem po prostu. Mamy obronę. Co my tu mamy w obronie? Gówno. Dobra, koniec tego. Jedziemy naszym magnum opossum. O, teraz wygląda jak co? All right. Shank, temple, altar, tower with a big cross on. Wow, jak ładnie wygląda. Wow. Dobra. Szukamy jakiegoś tego, ale generalnie jakieś dadzą mi wskazówki, no kościół jest wskazówką, tak? Ale... tu te misje właśnie dobre są, spotkanie z poszukiwaniem pustkowi, podzielić się złomem. Pomóż mieszkańcami, podziel się złomem i tu też, w pewnym zadaniu. Jakiś kurde łupów, nie wiem, nie chcę tego wypełnić. Nie wiem, czy w ogóle, czy to poza odcinkiem, czy w ogóle będę to wypełnił. O, mamy! Jej! Tu mamy pierwszy punkt. Chyba to, o to chodzi, tak. To jest to i odkryjemy przy okazji to. Myślałem, że to właśnie poboczne, poza odcinkami, że to pobocznie te różne trzeba odblokować. Ale jednak nie, to do misji należy, chyba. Wszystkie, nie wiem, czy wszystkie. Dobra, jedziemy. Także co, znowu widzimy się chyba na miejscu. Okej, słuchajcie, już jesteśmy, prawie że jesteśmy. Okej, co tu jest? Pierwszy punkt. Racę musimy odpalić, więc odpalmy. Bum. Wystrzał poszedł. No i co? I co dalej? Kolejny jest blisko, także nie jest tak źle i to dzieje się na pustynnej wyspie, pustynnym obszarze, to jest słabe trochę, ciężko będzie jeździć generalnie, ale mamy nitro, jak widzicie, po bokach teraz, dopalać nitro, chyba to tak samo można nazwać, o, i do góry trochę. Muszę sobie jeszcze wzmocnić dopalacz. Bo trochę słaby jest. No come on, no co tak wolno, no. Oh, wow. Mamy skrzydła, no fajnie. Woo! Yay! Wow. Rozwala cały samochód zaraz, dobra. To tu, tak? Dobra. Wow. To pustynne jakieś. Po drodze tego nie widzieliście, ale po drodze też spotkałem ich. To są jakieś pustynne ludki chyba.
Dobra, oznacz to NR-em. Seria 3 osłów, 10. No i tyle co, dostań się do trzeciego punktu i zbadaj stamtąd okolicę za pomocą swojej lornetki. Wow. Dobra, zaznaczmy sobie ten punkt kolejny. Zjeżdżajmy stąd. Znowu po tej pustyni. O, tam coś się dzieje. Czy to, co to jest? Snajper? A nie, to są nasze flary, tak? To, co my wystrzeliliśmy, chyba tak. Może i nie? Nie wiem, nie jestem pewien. Dobrze, jedźmy. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu i mamy stąd obserwować coś, tylko nie wiem jeszcze co. Weźmy swoją lornetkę. Gdzie jest lornetka? O, dobra. A to to, co ja widziałem, ta flara, nie, to nie ta flara, wow. No i co? Przybliż, a mogę, nie, już przybliżyłem maksymalnie chyba. I to jest dobre miejsce, żeby obserwować, tak? No, nie jestem taki pewien. Mogę wejść na Magnum Opusa? Nie, nie mogę. Dobra. Weźmy sobie tu i tak. Przemieszczanie kamery, to jest prawy, lewy. No come on, co jest? Czemu? Nie kumam. No dobra, a po prostu koniec. Mamy tam kolejny punkt i tyle. Kolejne dwa punkty. A ja czekam i oczekuję czegoś, nie wiadomo co, jakiś cud. Czy nie? Czy tu dalej mam punkt? Może więcej potrzeba? No tak. No. Może się rozejrzę bardziej dalej jakoś. Nie wiem, coś tam jest? Chyba nie. Coś tu, coś tam. Coś tutaj, tutaj, tam. Może to wszystkie punkty, ale pokazuje mi dalej, żebym tam szedł. Nie no, chyba wszystko mi się zdaje, tak. Te miejsca, co flary wystrzeliłem chyba. Zacznę się do trzeciego i zbadać tamto kulicę pomocy swojej lornetki. Nie, no to tu ja jestem, tu ja mam co do wszystkich miejsc łazić, tak? Nie rozumiem tego. Dobra. To jedziemy, zobaczymy co tam znajdę ciekawego. Bo chyba tu nic nie znalazłem. To jest dla mnie głupie. O, dotrzyj do kościoła, no what the fuck, a tutaj, to ja już go widziałem przecież. To czemu on nie zaznaczył? Ale nie wiedziałem, że o to chodzi, ale... O Boże, ta gra to jest, dobra. I co z tym kościołem? No i muszę tu wejść, niech on zostanie z naszym waletem Magnum Opus, już sam nie wiem jak to się nazywa dokładnie. On już koleje, dobra. Hey.
mamy... mamy dużo tych zapasów, mamy złom przynajmniej. Dodatkowo jedna sztuk złomu. Mamy strzępek historii, ale zaraz pozbierajmy te wszystkie te... Wow, czy jakiś grubowiec jest? Się boję, zaraz to się utworzy. Dobra, otwórzmy ten łomem. Złom. Tu złom. Weźmy ten strzępek historii, zobaczmy co tu mamy, no. Come on. You are all swine. Jesteś... to wszystko jest... nie... dobra. You kill all God's people. Zabiłeś wszystkich dobrych ludzi, tak? Spłoniesz. The old... co jest uczęte? Tak pomozgane, że nie wiem nawet. Nie wiem, czy to jest swine, czy swag, tam nawet... nie wiem, nie mogę już czytać. Jest dobra, po prostu wszyscy jesteście świniami. Aha. Zabiliście wszystkich ludzi Boga. Będziecie za to smażyć się w piekle. Ocean cofa się przez was. Bóg zabiera wam wodę, bo... dobra. Nic ciekawego. Co to jest? To są jakieś szczury, jaszczurki świecące? What the fuck? Co to kurde jest? Dobrze, że ta kamera jest. Co to jest? Jakaś jaszczurka. Come on. To może jakiś zamrożony tyłek, ogon. O, jakaś się zamrażająca ta jaszczurka. Dobra. Coś tu mamy, złom kolejny. Dobra. Zbierz złom kolejny. No i gdzieś mam się dostać. Gdzieś pewnie tutaj. A mogę to rozwalić? Nie, bo tu jest generalnie chyba jakiś ten... trumna, tak? A ta jaszczurka ma w czymś mi pomóc, bo świeci. A, zabić stworzenie. I mogę zjeść. Nie wiedziałem, że takie rzeczy mogę. Dopiero się ogarnąłem, nie? W tym... ale mogę tu chyba... nie, nie, tu nie są ten... Ale pokazuje mi dalej, że nie splądrowałem tego miejsca. Chyba. Więc coś tu jeszcze zostało. Wezmę sobie, zapalę tą latarkę. O, lepiej od razu. Dobra. Gdzieś pokazuje chyba mi, że to jest pod ziemią, bo to generalnie jest zakopane pod piaską. Pod piaskiem. A nie pod piaską. Ale tu jest wejście. O, wreszcie znalazłem. Mi to przypomina, kiedyś była taka bajka. Ja kiedyś to nazwałem anime, bo to jest godne anime. Myślę, że to powinno być anime i powinno być więcej tych odcinków. A mianowicie Avatar Legenda Aanga. Tak, kiedyś oglądałem nawet za czasów jeszcze Gimbazy, że tak powiem. To było całkiem dawno. Się oglądałem, przydaje się tak. Nie, to fajna bajka była. Oglądałem. Wow. I tam był taki kościół i tam ktoś tam, jakiś gościu, był bibliotekarz, tam w środku była biblioteka i takie i tam. I to mi właśnie przypominało, też było taki właśnie czubek wystawał i było wkopane w pustynię, że tak powiem. Mogę to podpalić może coś tutaj? Mogę tak rzucić, podpalić i to... nie, dobra. Weź kanister. Mamy dwa kanistry generalnie. Tam jest jedzenie zaznaczone. Mogę tu rozwalić? Nie, to chyba nie rozwalę tej ściany. Tu spróbujmy. Dobra. No i miałem rację. Podziałało ono. Nawet nie wiedziałem, co on mówił, bo się skupiłem, kurde, na innych rzeczach. I jakby byłem tego przekonany, że o to chodzi.
Ale nie widziałem, że on tak mówi, że tak mam zrobić. No. Okej. Jedna sztuka złomu, to już... Ile ma być sztuk tych złomu? 334. Co? Działanie. A, o latarkę chodziło. I znowu podpalanie. Coś tu się będzie działo. Coś tak czuję. Dobra, rzuć. Wii. No, skacz. No, ale mamy dużo złomu, to jest dobra rzecz. Mamy tyle jedzenia. No to jest zajebiste w tej grze i to minus właśnie. Tak właśnie No właśnie, that's what she said, on powiedział. Wróć na zewnątrz i odnać miejsce spływki. A, ale złom sobie zabrałem i dobrze, bo to chyba... I bardzo dobrze, bo to chyba chodziło głównie, pewnie oni by sobie to zabrali, albo nie, jakbym wrócił, nieważne. Można gdybać, ale to im jedzenie potrzebne. Ale możemy sobie zjeść, to zjedzmy. Uzupełnijmy do końca to. Bo to im potrzebne, no tak, no, oni to zabiorą, ale mi chodziło, chciałem powiedzieć, że jak nie, jak potrzebne coś do jedzenia, to nie. Ale na przykład na potrzeby misji teraz to dużo jest tego jedzenia. Jak na przykład dużo jest wrogów, mało mam życia, nie mam już manierki, jedzenia nie ma, ale kurna, taka spokojna misja jest. No i tyle chyba, mam oznaczyć ich, zawiadomić i koniec misji. Fajne mi się spodoba. Shit. Holy fucking shit. Nie, eksplozja przyszli niepotrzebni goście, nieproszeni goście. To mi przypomina te jaskinie takie jak w Uncharted było. W dwójce chyba, czy w jakiejś części jedynce. I fajnie właśnie. Grałem tylko w trójkę, chciałem kupić remastered, ale jakoś nie wiem. W czwórkę będę grał na pewno. Dobra. Ilu ich jest? Jezus Marian. Czemu ja mówię Jezus Marian? Wow, shit. To sobie zabiorę jedzenie, jak mnie zabił. Jak będę miał mało życia. Ciężko z nimi walczyć generalnie. Oh shit. Boom, nożem. Teraz pora na ciebie. Wszyscy? Wszyscy. To tam sobie zjem. Nie tak mi do końca nie uzupełni, ale tamtych nie będę zapasów ruszał. Jest, furia. I od razu odblokowała mi się furia. Nie mogła wcześniej, jak potrzebowałem tego. Dopiero jak go zabiłem, furia. Zajebiście. To są takie drobne, które mnie generalnie wkurzają, ale takie... Wiecie. No ale drobne takie rzeczy też wkurzają na przykład. Na przykład takie misje fabularne. Nic takiego zwyczajnie nie dają. No co one dają?
nic ciekawego nie dają, no. Znaczy misje fabularne, misje poboczne. Chodzisz i tego, i nic nie robisz. I te czasami misje fabularne też wkurzają. Okazuje się właśnie, że co? Że te misje fabularne, które... Po prostu jest ta gra zajebista, że misje poboczne czasami opierają się na misjach fabularnych. To znaczy w misji fabularnej mamy też misje poboczne, bo jak widzieliście, mamy też misje poboczne są takie, że musimy na przykład... To znaczy misje te takie, wiecie, obóz odbić, a i polega to też w misji fabularnej. I to samo jest co misje poboczne, misje fabularne. I musimy to samo robić co po takich poboczniakach. A, mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Niektóre są takie misje. I te właśnie chodzenie, zbieranie, złomu. Nudne to też czasami jest. No. To jest właśnie, no, to jest minus gry. Dla mnie gra to jak to może być, co mamy zrobić. A to wszystko. Okej, to wszystko zrobiliśmy. Idziemy do spojówki. Chyba ona ma teraz nas w dupie. To znaczy nie, musimy iść po nagrodę. I to tyle, a ona chyba tam gdzieś wyjeżdża i bierze sobie te jedzenie nasze, co udało nam się znaleźć i ma nas w dupie i sobie wyjeżdża, ale okej, teleportujmy się. Okej, ja generalnie co, o jeżeli chodzi o gry, to zazwyczaj tam nie wypatruję jakiś tam po prostu minusów, ale czasami mi się zdarza, ja nie jestem taki gracz, że widzę tak rażą mnie te po prostu. O, fajna gra, cieszę się. Czasami widzę takie, ale nie wszystkich minusów widzę. Po prostu gra mi się podoba. Generalnym, idealnym przykładem jest na to Fallout. Może dlatego, że ja po prostu w Fallouta nie grałem i dlatego taką cenę wystawiłem, a nie inną. Nie wiem. To ile wystawiłem? Chyba 8 na 10, tak mówiłem. Także no, fajnie się grało, ale dobra. A, to generalnie jest... nie, wykonaliśmy misję. Nie, what the fuck. What the fuck. What the fuck. Boże, nie. Generalnie chodziło o to, że ona potrzebuje jedzenia. Wykonaliśmy to. I jeszcze musimy to miejsce znaleźć, wiecie. Kościół znaleźliśmy, ale musimy znaleźć to miejsce, jeżeli chodzi o te, co znaleźliśmy na odwrocie tej naszej kartki. Tyle, że gdzie ja mam to znaleźć właśnie? Na tym strzępku historii. Chyba. Dobra, ale generalnie tu zakończę odcinek. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zostawcie subskrypcję na moim kanale. No i co, jeszcze ostatnie, co mam do powiedzenia, to do zobaczenia i miłego dnia.